No i co, dobry wieczór można powiedzieć, bo już jest 19.20 w Anglii. Jest 15 kwiecień, po Wielkanocy wrócone do Polu do Anglii. I co, no jest nowy projekt, kolejny Mercedes 2009 rok, C-klasa, C200, CDI w automacie, w elegance. No co, no już mówiłem wcześniej w tamtym filmie. No co, już teraz po sprawdzeniu obejrzałem. No jedzie, skręca, hamuje, no pali się jeden błąd. Dwa były, żarówka i no moim zdaniem to jest od kontroli trakcji. Bo no tak wygląda na to, nie? Tak to jest ładny Mercedesik. Naprawdę, no opona jedna licha, przegląd jest krótki, trzeba będzie zrobić. Ale średniczek ładnie mruczy. Odpala bardzo pięknie, no. Błądy się palą takie. O. Więc no, odpala ładnie. Mruczy, równiutko chodzi. No ale co no, wtryski, dwa wtryski lecą standardowo w tych Mercedesach. No i przez to też mi się zdaje, że nie ma pełnej mocy, tylko do 3000 kręci. Muszę podłączyć komputer później i zobaczyć to, ale tak to. To żaróweczko się nie paliła, to wymieniłem już. Co no, silnik brudny, nie? Ale co, no podzielimy pokrywkę i słychać. Tutaj widać gdzie? Pierwszy i trzeci, albo drugi i czwarty. Pierwszy, trzeci, drugi, czwarty. No kod silnika jest taki, A646. I co, no trzeba dwie pokładki kupić znowu. Tato chodzi cichutko, równiutko. No co, no dwie podkładki trzeba kupić, wymienić, żeby to nie, żeby te wtryski nie leciały. No i zobaczyć co z tym napędem, co z tym kontrolą trakcji jest. Chłop mówi, że jak tu mówi, aha, ta babka, to zapalił właśnie mu się to, ten błąd. Więc nie wiem, to jakiś może czujnik się uszkodził w tym kole od ABS-u, czy od kontroli trakcji. Też widzę, tempomatu nie da się włączyć, no to wszystko może jest razem z tym związane, tempomat nie działa, nie ma pewnej mocy, no i kontroli trakcji chyba nie można wyłączyć, tylko że to no, nie ma tego guzika z tej kontroli trakcji. Przeważnie mi się zdaje, że to miałem na desce, a nie, tu jest OSP, no nie można nic z tym zrobić, bo ogólnie nie działa, no to tak. To jest od ESP. A to co? Szare skórki. Golas, ani czujników, ktoś się sam zamontował. Ani podgrzewane siedzenie, no te stare zegary jeszcze ma. Ale to fajnie utrzymane, no. Chłop miał go kilka lat, kupił na 110, teraz jest 157. Z tyłu też czysto, no to te brudne są dywany, ale ogólnie o. Czujniczki takie ktoś zamontował, ale chyba z modelu wcześniejszego Mercedesa. Rzekłbym, że z C-klasy. No, C-klasy starszy. Albo ten CLK. No, tak to się tak prezentuje Mercedesik. Całości. No i co, no, przy hamowaniu też tutaj coś się puka. Też jest do zrobienia. Do zajrzenia przy koło też ściągnąć, zobaczyć. Już to koło w ogóle krzywo stoi. To. No, ta to silniczka nie słychać, nie? Normalnie jest. Ładny, czyściutki. Mercedesik, no, no felgi oczywiście do roboty, ale mała, 16, taki ten no, do wymiany to jest. Ale 16, nie wiem czy na takim wzorze w ogóle wychodziły te modele elegance. Z tej strony prezentuje się tak, dywanik do prania, no ale i dywany, ale ogólnie podsefitówka czysta, tutaj wszystko czyste. Tył tak samo. Tył co, taki mamy, a mamy na kubeczki. A te czujniki portowania z tej perspektywy. Lampki sprawne. Szybki, sprawne. To co na bagażniku, bagażniku są stare dywaniki. Takie coś gumowe sobie założył, jeździł jeszcze. No taka rękawiczka, jakieś śrubki.
tu żarówki zapasowe, ale chociaż stąd wziąłem żarówkę zapasową. O, widelec, nóż. Ale ogólnie jest zapas, jest akumulator, jest lewarek, więc nie jest źle. Ta końcóweczka jest, więc coś się dzieje. Trójkącik jest, nic nie pourywane. No naprawdę, no. Chłop wtedy płacił dużo pieniędzy za to. Jeszcze dzisiaj mi mówi, jak sprzedawał się za 30% ceny. Szkoda mu było. Nawet 25% ceny. Nie no, 30 gdzieś nie powiedział. No takie życie. No nic, ogólnie pozdrawiam wszystkich oglądających. Dziękuję wam za suby, lajki, komentarze. No wspierajcie mnie. Coś może się kiedyś rozwinę. No ogólnie zawsze coś robię. Zawsze coś mam do kupienia, do sprzedania. No nic, pozdrawiam z Anglii. Z Colchester, z Essex. Takim oto akcentem, jak to mówią, bez gwiazdy nie ma jazdy. No, grill też zmieniony. Ale nieważne. Pozdrawiam, wariaty.